Przywrócenie obowiązku szkolnego od 7 roku życia to główny efekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. I na ten temat i o tym, co oznacza to dla samorządów, porozmawiamy dzisiaj z burmistrzem Wałbrzyźna, panem Leszkiem Kawskim. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No właśnie, przypominam sobie, że nie tak dawno spotykaliśmy się w tym miejscu i rozmawialiśmy o tym, jak Wałbrzyźno przygotowuje się na przyjęcie 6-latków do szkół. Poczynione zostały pewne zmiany. Jakie to były zmiany? No i czy one teraz pójdą na marne? Tak, oczywiście poprzednia reforma wprowadziła to, że 6-latkowie idą obowiązkowo do szkoły podstawowej. No i z tego tytułu na samorządy zostały nałożone obowiązki przystosowania szkół dla tak małych dzieci. Chodziło o toalety, chodziło o odgrodzenie korytarzy między dużymi a tymi małymi dziećmi. No, specjalne meble do klas. No my to wszystko zrobiliśmy, ja tylko przypomnę, że ostatnie sanitariaty w szkole podstawowej numer 2 to ponad 300 tysięcy złotych, ale robiliśmy to i w trójce, i w dwójce. Te szkoły zostały dostosowane przez ten okres, który był graniczny, czyli ubiegły rok. No i dzisiaj słyszymy, że już jest inaczej. Co to znaczy dla samorządu? Ja powiem, że i dla samorządu, ale i dla w ogóle szkół, tak? I dla nauczycieli przede wszystkim bym powiedział, że bardzo duże zagrożenie, bo dzisiaj zgodnie z nowelizacją ustawy do końca marca, nie ma jeszcze co prawda szczegółowych rozporządzeń, ale ustawa już przez prezydenta została podpisana, więc do końca marca rodzice uczniów, którzy dzisiaj są w pierwszej klasie, czyli 6-latków, no będą 7-latkami na koniec roku, będą decydowali o tym, czy pozostawiają swoje dziecko w pierwszej klasie, czy decydują się na to, żeby zostało ocenione i awansem przeszło do klasy drugiej. I tak samo uczniowie, rodzice uczniów klas drugich, tych, którzy urodzili się od 1 lipca do końca roku, to samo będą decydowali o drugiej klasie. A rodzice znowu 6-latków mają dowolność, mogą swoje dziecko wysłać do szkoły, ale nie muszą, mogą powiedzieć, że zostaje w przedszkolu czy w oddziale zerowym w szkole podstawowej. No i to jest dla nas ogromny problem. Skrajnie patrząc, gdyby nikt nie pozostawił swojego dziecka w pierwszej klasie, a rodzice 6-latków powiedzą, nie idziecie do szkoły, pójdziecie, kiedy będziecie mieli 7 lat, no to dzisiaj mamy 6 czy 7 oddziałów pierwszych klas, zostają puste. No i tych 6 nauczycieli, czy 7, którzy uczą w tych klasach, niestety stawiamy w stan nieczynny, bo nie mamy dla nich pracy. Powiem, że dla nas, dla samorządu, to jest bardzo trudne, tak? Teraz proszę sobie wyobrazić, że przyjdzie jednak 20 dzieci, nie wiem, 25, będzie jedna klasa. Teraz pytanie, czy w dwójce, czy w trójce, dlaczego tam, dlaczego moje dziecko ma chodzić daleko, z jednego końca miasta na drugie, no to rodzi bardzo, bardzo wiele takich, bym powiedział, życiowych problemów. No już nie mówię o finansowych, tak, dla samorządu, bo ponieśliśmy ogromne nakłady. Jeszcze pytamy dalej, co z gimnazjami się teraz wydarzy. Chyba ten problem na razie został odłożony w czasie. Bardzo skomplikowane, trudne i bym powiedział, że skoro wchodzi reforma, 5 lat temu my się do niej przygotowujemy i teraz z dnia na dzień to zmienia się zasady, no to pytam, czy ktoś policzył, jakie to są koszty dla samorządu. Wydaje mi się, że takiej analizy kompletnie nie przeprowadzono. No właśnie, ale czy samorządy mają już jakieś konkretne informacje o tym, jak to będzie wyglądać? Bo my na razie znamy ustawę. Wiemy między innymi, że jest termin 31 marca decyzji dla rodziców dzieci, które już uczą się w pierwszej klasie. A jakieś szczegóły? Nie ma żadnych szczegółów. Nie mamy nawet przesłuchów o tych szczegółach. Czekamy na szczegółowe rozporządzenie ministra edukacji w tym zakresie i wtedy będzie można podjąć jakieś decyzje. Dzisiaj dyrektorzy zarówno dwójki i trójki są w pogotowiu. Jak tylko pojawi się rozporządzenie, jak najszybciej chcielibyśmy ogłosić nabór do klas pierwszych, żebyśmy mogli to dobrze zorganizować, tak? Bo teraz jeżeli rodzice sześciolatków zdecydują, że nie idą do szkół, zostaną dalej w przedszkolu, blokujemy sobie miejsca dla małych dzieci, dla tych 3-latków, którzy dzisiaj chodzą, zacznie się ścisk robić w przedszkolu. Będziemy pewnie musieli rozbudowywać oddziały przedszkolne przy szkołach, tak, no, żeby się wszyscy pomieścili, a więc dostosować znowu organizację tych szkół i specjalnie je wyposażyć na ewentualność, że te oddziały będą większe. Dlatego będziemy chcieli jak najszybciej zorganizować nabór, żeby podjąć jakieś rozsądne decyzje. Dzisiaj nie potrafię powiedzieć, mieliśmy spotkanie z dyrektorami szkół, rozmawialiśmy o tym, no jesteśmy w jakiejś próżni zawieszeni.
Wiemy co nieco, ale konkretów jeszcze niestety nie ma. Także żadnych konkretów na razie nie podamy też, jeżeli chodzi o przedszkola, bo właśnie tak jak pan burmistrz przed chwilą powiedział, to także zmiana w przedszkolach ogromna, a jednocześnie ustawa zakłada, że dzieci od 3 lat mają prawo korzystać z opieki przedszkolnej. Tak, z tym, że obowiązek odsunięto na kolejny rok, tak, bo miał być już ten obowiązek, że 4-latkowie i 3-latkowie za rok, teraz odsunięto to o rok. No i to jest problem, bo jak zostaną 6-latkowie w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych, no będziemy blokować sobie, bo nasze przedszkole jest dzisiaj pełne, tak, jeżeli zostanie jeden rocznik. No to tego jednego rocznika nie możemy niestety zrobić naboru tych małych dzieci i to dla nas jest ogromny problem. Mamy jedno przedszkole niepubliczne, myślę, że ono nie jest przystosowane na to, żeby też tworzyć więcej oddziałów, więc będziemy musieli to robić w szkołach, ponieść kolejne nakłady. Jak to się skończy? Naprawdę dzisiaj dywagujemy, ale proszę mi wierzyć, że ja już z tym śpię, to już gdzieś tam te emocje wewnętrzne są i rozmyślania, jak z tego problemu całego wybrnąć. Jeszcze chwila spokoju, tak? No, do siebie mówię, spokojnie, przyjdzie czas, będziemy podejmowali decyzje, ale dzisiaj już naprawdę wiem, że to będą trudne decyzje, które trzeba będzie podjąć. Pewnie jakaś atmosfera, też napięcie dzisiaj wśród nauczycieli, bo pytałem o to dyrektorów, no, jak wygląda sytuacja w szkołach, czy już na ten temat rozmawiają i tak dalej, twierdzą, że jeszcze nie, ale wyczuwają to napięcie, tak, wśród nauczycieli, szczególnie tych nauczycieli, którzy uczą w tych klasach początkowych, no i jest to problem. Nie chciałbym stawiać nauczycieli w stan nieczynny, ale no, być może zdarzy się, że będzie to siła wyższa. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jest rocznik pusty, nie ma naboru, on będzie się ciągnął przez kolejne 8 lat, tak, na każdym roczniku będzie jakby pusty nabór. Więc trudno rozważyć. A to jest taki najbardziej czarny scenariusz, tak, prawda? Bardzo czarny. Bo jednocześnie cały czas zachowane jest to prawo, że 6-latki mogą iść do 1. klasy, to może powiedzmy jeszcze kończąc ten temat 6-latków, 7-latków, że nasze szkoły faktycznie są przygotowane do tego, żeby te 6-latki przyjąć. Myślę, że są naprawdę dobrze przygotowane. Ja patrzę, jak to jest w innych ościennych miastach porównywalnych do nas, czy gminach. Jeżeli chodzi o kadrę, tak, w naszych szkołach, dzisiaj zachęcałbym, jedyne co mogę zrobić i myślę, że nie robię tego z jakiegoś takiego, jakiegoś cynizmu, tak, interesu, ekonomii, miasta i tak dalej. Mówię to z takiej czystego przekonania do wszystkich rodziców. Myślę, że oni też się głęboko zastanowią, przemyślą, że chyba warto, skoro już to dziecko zaczęło, żeby drugi raz chodziło, tego samego się uczyło, a część jego kolegów, koleżanek pójdzie do wyższej klasy, część zostanie, mogą źle się poczuć, tak, źle to odebrać. Dzisiaj Europa, w Europie dzieci uczą się jeszcze w wcześniejszych latach, tak, bo gdzieś tam, nie wiem, w Anglii chyba od 4. roku życia. Więc nie hamowałbym tego. Jeżeli dziecko, czujecie państwo, że dobrze się czuje w szkole, że nie czuje się jakoś gorzej, tak, to proponowałbym, żebyśmy poszli do tej 2. klasy kolejnej, a rodziców sześciolatków namawiam do tego, że warto pójść do szkoły, tak, mają szansę, są drzwi otwarte, rozmawiać z rówieśnikami tych z 1. klas rodziców, dzisiaj porozmawiać, co oni o tym sądzą. Zachęcam telewizję kablową do tego, żebyście zrobili taką sondę właśnie tych 6-latków, którzy są, z rodzicami porozmawiali. Niech słyszą też ci, którzy mają skierować swoje dzieci do szkół, zdecydować, czy zostają w przedszkolu, czy do szkoły. Myślę, że warto szerokiej opinii publicznej, a przede wszystkim tym rodzicom, którzy muszą zdecydować, co zrobić, pokazać właśnie, jak to funkcjonuje w szkołach. No i temat 6-latków, 7-latków to była ta jedna zmiana, którą zapowiadały już także w czasie kampanii nowe władze, ale mówimy też wtedy o gimnazjach. Tak jak pan burmistrz przed chwilą powiedział, na razie ten temat jest odsunięty, ale trwają przygotowania do kolejnych zmian w ustawie i między innymi na temat gimnazjów cały czas zastanawiają się, co by to oznaczało w Wąbrzeźnie, gdyby zlikwidowano gimnazjum, bo wiemy, że łatwiejsza sytuacja byłaby w przypadku, gdzie są zespoły szkół. Niestety w Wąbrzeźnie taka sytuacja nie istnieje. Taka sytuacja nie istnieje. Powiem tak, najpierw to tak jakbym się lekko uspokoił, bo słyszę wypowiedzi pani minister, która mówi, że w resorcie edukacji nie pracuje się nad reformą gimnazjów. Odłożąc jakiegoś tytułu, gdzieś tam no, ruszając się po województwie i po Polsce słyszę, że no, jest to jakiś problem. Jakby zaczyna rozumieć władza, że to może stworzyć wiele komplikacji. Może z tej reformy się wycofają.
Ale gdyby zachowali tą konsekwencję, bo widzimy, że teraz szybko te wszystkie zapowiedzi wyborcze wchodzą w życie, no to dla nas, proszę sobie wyobrazić, dzisiaj mamy po 6 oddziałów w każdym roczniku w gimnazjum, czyli pierwsza, druga, trzecia klasa. Przy reformie no, odchodzi jedna, bo zostaje pierwsza i druga, czyli siódma i ósma klasa, ta dziewiąta odchodzi, 6 oddziałów, 6 nauczycieli minimum, tak? Staje w stan nieczynny, bo gdybyśmy, tak jak miasta na prawach powiatu, Toruń, Grudziądz i tak dalej, które również mają w swoim władztwie szkoły średnie, no mogą wtedy rozmawiać o przenoszeniach ewentualnych nauczycieli z jednej szkoły do drugiej. Miasto ma szkoły podstawowe, szkoły średnie to już starostwo. Ja mogę rozmawiać ze starostą, dyrektorem liceum, zawodówki, pytać jak z nauczycielami, może kogoś będziemy na pewno o to zabiegać i pytać, ale dzisiaj też wiem z rozmów z dyrektorami szkół, że mają wolne klasy, mają nauczycieli, którzy, no, oni czekają na więcej uczniów, więc niekoniecznie wiąże się to z przejęciem nauczycieli i to wtedy jest niestety ogromny problem. W ogóle z organizacją, tak, proszę sobie wyobrazić, no wracamy do szkoły podstawowej, mamy jedynkę w centrum miasta, ale jak ja mam teraz przenieść z dwójki i z trójki część dzieci i łączyć w klasy tutaj, więc raczej coś takiego jest niemożliwe, czyli przez 8 lat dochodzimy, tak, ale skoro zrobimy, likwidują gimnazjum, ja od września robię nabór do pierwszych klas i już dzielę na jedynkę, dwójkę, trójkę, to proszę sobie wyobrazić, że tutaj są klasy siódme, ósme i tylko te biedne pierwszaczki. No w tej szkole byłyby chyba bardzo źle się czuły z tymi dorosłymi. No i to są takie problemy organizacyjne, co z tym zrobić? Ja już nie wnikam, nie czuję się tu specjalistą, żeby mówić o jakby meritum reformy, tak? O planach nauczania, programach nauczania. Nie chcę w to wnikać. Myślę, że to też są problemy, że nie jesteśmy do tego przygotowani. Jak słyszę teraz pierwsza klasa i przedszkole, literki, pisanie, gdzie, kto, co ma, czym się zajmować. Szkoda o tym mówić. Ja wiem jedno, musimy sobie z tym problemem poradzić. Ale ciągle apelujemy do polityków na konwentach, burmistrzów, jak jesteśmy gdzieś w Warszawie, na Związku Miast Polskich, prosimy i błagamy o to, niech to prawo będzie w Polsce stabilne, niech każdy z nas planuje chociaż na kilka, no kilkanaście lat powinien planować, a my nie możemy nic planować, tak? Przychodzi nowa władza, zmiana reformy, koniec. A są te prośby wysłuchiwane? No właśnie, właśnie, że nie, niestety nie. I to jest problem. Ja tutaj się cieszę, bo kiedy na Radzie rozmawiamy oczywiście o bardzo ważnych wielu sprawach miasta, na komisjach, bo tam trwają te dyskusje, bym powiedział, że nie ma takich emocji, nie ma takiej walki, bym powiedział, tu nie ma polityki w mieście, tak? Mówimy o problemie i staramy się go i wszyscy radni starają się go w jakiś sposób zrozumieć i rozwiązać i ważyć te problemy, który pierwszy, który drugi, który trzeci. No niestety widzimy, że u góry jakby nie ma ważenia, jedziemy po kolei bez względu na to, co kto mówi, tak, my robimy swoje. Takim autokratą się nie czuję, nie jestem, myślę, że to jest misja moja, mieszkańcy zaufali, a ja wspólnie z radnymi, no mamy rozwiązywać problemy, ale myślę, że nie tak, jak to robią w Warszawie. Mnóstwo obaw, a jak to będzie w praktyce, jak zwykle zobaczymy. Na pewno, jeżeli pojawią się jakieś konkretne informacje, to o nich także powiemy na naszej antenie, a dzisiaj za tę rozmowę bardzo dziękuję panu. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu.